Państwa w programie Gość Życia. Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś spotykamy się z panią Małgorzatą Zyśk, burmistrz miasta Ząbki. Witam panią burmistrz. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziś spotykamy się każda w swoim miejscu pracy. Nie widzimy się bezpośrednio, tylko za pośrednictwem internetu. Dlatego nie mamy maseczek, chociaż na ostatniej naszej rozmowie musiałyśmy zakrywać usta, ciężko się rozmawiało. Pani burmistrz, za panią 2,5 roku sprawdzianu, kilka miesięcy jako wiceburmistrz i od 2 lat jest pani burmistrzem, pojawiła się w ostatnich dniach kolejna lista rankingowa inwestycji, programów inwestycji lokalnych i znów widzimy, że Ząbki pozyskały niebagatelną kwotę, bo 4 miliony. Strasznie pani taka zaborcza jest na te fundusze. Pani redaktor, szanowni państwo, to może nie wynika z zaborczości, tylko z potrzeb, jakie ma miasto Ząbki. Tych potrzeb jest oczywiście bardzo dużo, bo i liczba mieszkańców nam przyrasta, cały czas zwiększa się i te potrzeby oczywiście rosną. Złożyliśmy aż 6 wniosków do tego funduszu rządowego związanego z programami konkursowymi COVID-19. Jeden wniosek został rozpatrzony pozytywnie, to znaczy wszystkie wnioski merytorycznie były dobrze przygotowane i były formalnie i merytorycznie dopuszczone. Natomiast z uwagi na pulę środków, jaka była oczywiście w pierwszej tej turze, miasto Ząbki otrzymało środki na realizację budynku komunalnego w Ząbkach. Budynku na 20 lokali mieszkalnych przy ulicy Kaszubskiej. Jest to kwota 4 milionów złotych. W tym roku jeszcze ogłoszony jest drugi nabór uzupełniający i w tym naborze uzupełniającym od 10 grudnia do 28 grudnia, taki jest termin, składamy kolejne 3 wnioski, troszeczkę zmodyfikowane w stosunku do tamtych, które wcześniej złożyliśmy. Priorytetem dla sfery rządowej jest między innymi budowa przedszkoli i w naszych wnioskach, które były zarówno w tym pierwszym programie, jak i teraz w tym uzupełniającym, mamy realizację przedszkola po stronie północnej Ząbek przy ulicy Wyspiańskiego. Więc będziemy ten wniosek składali w naborze. Kolejny to też myślę, że bardzo ważna kwestia związana z oświatą, czyli hala sportowa przy SP 2 przy ulicy Batorego 11. Wniosek o tyle istotny, że liczba mieszkańców nie tylko dynamicznie rośnie, ale bardzo rośnie dynamicznie liczba dzieci. I tutaj jak gdyby te potrzeby, jeśli chodzi o oświatę, są olbrzymie, zarówno jeśli chodzi o budowę przedszkoli, jak i rozbudowę szkół czy infrastruktury sportowej. No i trzeci wniosek, który będziemy składali, to jeszcze wniosek oczywiście drogowy, ale tak naprawdę teraz jest możliwość składania na jedną inwestycję w jednym wniosku i mamy ten wniosek, gdzie jest kanalizacja deszczowa z środków unijnych, mamy dofinansowanie 85% i w tych drogach oczywiście trzeba będzie oprócz kanalizacji robić pozostałe rzeczy, więc wniosek tam z przepompownią, kanalizacją deszczową i częściowo drogami. To nie koniec jak gdyby tego programu, bo program jest zapowiadany na kolejne lata, więc zobaczymy jak to wyjdzie teraz w tym drugim naborze, w tym roku uzupełniającym. Jeżeli otrzymamy chociaż jedną z tych inwestycji, będziemy się oczywiście cieszyć, a z pozostałymi będziemy wnioskowali w kolejnych latach. Także to jest program, że tak powiem, wieloletni. Spotykamy się równo w połowie grudnia. To taki czas, że oprócz przygotowań do świąt samorządy mają już za sobą pierwsze przymiarki do budżetu na rok kolejny.
co samorząd ząbkowski chciałby zrealizować w przyszłym roku. W 2021 roku będziemy oczywiście kontynuować wszystkie zadania, które rozpoczynamy w obecnym roku 2020. Po ogłoszeniu przetargów, wyłonieniu wykonawców, realizacja tak naprawdę przypada na początek 2021 roku. Są to kolejne drogi, jest ogłoszonych już kilka przetargów drogowych, zarówno ulica Szwoleżerów, dwa odcinki łącznie z ulicą Krzywą, do tego projekt środkowy ulicy Szwoleżerów, ulica Lotnicza, Sikorskiego, Kochanowskiego, Saperu. To są wszystkie te, które na chwilę obecną mamy już ogłoszone. W przyszłym roku też będziemy ogłaszali kolejne drogi. Są to drogi, które uzyskały dofinansowanie z funduszu samorządowego gminnego FDS-u, tak zwanego Fundusz Dróg Samorządowych. I będziemy po prostu realizowali po kolei te drogi. Aczkolwiek też mamy otrzymane środki, tak jak i inne gminy, na uzupełnienie wkładu własnego. Z uwagi na pandemię miasto Ząbki otrzymało 6 300 000 zł, żeby można było rozwijać inwestycje miejskie, realizować te, które były zaplanowane. I tu, gdzie nam brakuje środków własnych, to brakujący wkład własny będziemy z tych środków uzupełniali, zarówno w drogach, jak i w innych inwestycjach użyteczności publicznej. Nasza poprzednia rozmowa, szczególnie ta na początku pierwszego okresu pandemii, dużo wątpliwości, dużo niejasnych sytuacji. Jak ten rok mogłaby Pani podsumować, pomimo tej pandemii, na plus czy bardziej na minus? Znaczy, jeżeli chodzi o inwestycje miejskie, to oczywiście jest to bardzo na plus, bo jakbyśmy tutaj chcieli się pochwalić przez 2 lata, czy powiedzmy już prawie 2,5, to jest łącznie wybudowanych albo na chwilę obecną ogłoszonych i będą kontynuowane w 2021 roku 39 dróg, czyli no bardzo duże tempo wynikające właśnie z tego, że kanalizacja deszczowa ma dofinansowanie 85%. Do tego, jak dołożymy dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy najpierw z FDS-u 80%, teraz to dofinansowanie we wszystkich gminach się zmniejszyło 65%, ale są to pokaźne środki zewnętrzne, więc te inwestycje jak gdyby są realizowane. Jak już powiedziałam, jeszcze wkład własny, którego mogłoby brakować, też został uzupełniony. Rok oczywiście bardzo trudny, bardzo ciężki z uwagi na sytuację, jaka jest w kraju, na relacje, na to, że trzeba zachowywać dystans, maseczki czy dezynfekcję, że trzeba się tego wszystkiego pilnować. Urząd nigdy nie przestał funkcjonować, nie zamknął się, tylko cały czas był otwarty dla petentów. Oczywiście w granicach tego, jak były nakazy ze strony rządzącej, że czasami była sytuacja, że żeśmy troszeczkę bardziej, można powiedzieć, mailowo, telefonicznie czy przez ePUAP te kwestie były załatwiane. Natomiast cały czas była też bezpośrednia obsługa petentów. Pomimo tego, że wiele osób w urzędzie przechorowało już COVID-19, cały czas nieprzerwanie praca urzędu była. No bo mamy taką rolę służebną wobec mieszkańców, że cały czas funkcjonujemy i obsługujemy oczywiście petentów. No warto też pamiętać, że chociaż gmina jest gminą dużą, to warunki, w jakich pracujecie, są lokalowo bardzo skromne i zachowanie tego dystansu, szczególnie w tych warunkach, do łatwych na pewno nie należało, prawda? Tak, żeśmy różne systemy pracy tutaj sobie zakładali. Przez pewien okres była trochę praca zdalna, trochę na miejscu, była tak wymiennie.
później, ponieważ natłok pracy mamy olbrzymi ze względu chociażby na tak dużą ilość inwestycji, założyliśmy sobie pracę w dwóch zmianach, czyli wczesnym świtem rozpoczynaliśmy pracę i kończyliśmy bardzo późnym wieczorem, jak gdyby w dwóch zmianach pracowaliśmy, żeby się nie stykać i zabezpieczyć się przed zachorowaniami. Na chwilę obecną pracujemy już normalnie, na miejscu, niezdalnie, więc musimy ten dystans oczywiście zachować. Jesteśmy już też po ogłoszeniu przetargu, będziemy rozbudowywać, czy może troszeczkę przystosowywać urząd, ale głównie dotyczy to sfery petentów, czyli miejsca do obsługi mieszkańców. Trochę może się poprawi, jeśli chodzi o powierzchnię dla urzędników, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby to miejsce, gdzie przebywają mieszkańcy, czekając na obsłużenie, żeby to już było w lepszych warunkach, więc pod tym kątem powiększenia tej powierzchni do obsługi bezpośredniej petentów. Wśród takiego niepokoju, jaki towarzyszył zarówno urzędnikom, jak i rodzicom i pewnie i młodzieży starszej i młodszej, pojawiały się tematy edukacji, oświaty. Jak sobie z tej perspektywy poradziliście? Jeszcze pandemia trwa, ale już pewne doświadczenie mamy, prawda? Pewne zasoby zostały zgromadzone. Jest trochę sytuacja inna niż była w marcu. Jak sobie poradziły? Na pewno ta sytuacja jest dużo lepsza, bo jest większe doświadczenie. Może też troszeczkę opanowaliśmy te emocje i tą niepewność związaną, że nikt z nas nie wie, jak ten wirus, nie wiedział, jak ten wirus się rozprzestrzenia. Była sytuacja na początku naprawdę bardzo trudna. Na chwilę obecną szkoły, tak jak wiemy, w całym kraju pracują zdalnie, ale już pracują tak, jak powinny pracować, czyli rzeczywiście odbywają się, tak jak my teraz rozmawiamy z panią redaktor, odbywają się lekcje na Teamsach i normalnie każde 45 minut jest przeprowadzonych zajęć przez nauczyciela, przerwa. Wygląda to w ten sposób, że te dzieci nie są tak obciążone i młodzież, jak było to dotychczas, kiedy nie wszyscy byli przygotowani już całkowicie do tej pracy zdalnej. Często były wysyłane materiały, potem te materiały były odsyłane do nauczycieli, sprawdzane. Teraz to odbywa się w ten sposób, że oczywiście lekcje odbywają się zdalnie przy pomocy po prostu wykorzystania nowoczesnej technologii internetowej, a materiały również często rodzice donoszą do szkoły, tam jest to odbierane przez nauczycieli, sprawdzane, więc też jest ten element jak gdyby włączany. Myślę, że widząc nawet po swojej wnuczce i córce, która wcześniej w tym pierwszym etapie tej pracy dla rodziców było multum, było po prostu olbrzymia ilość poświęconego czasu dziecku, żeby i te lekcje, które są w zasadzie na bieżąco i praca domowa, żeby to wszystko właściwie opanować, to w chwili obecnej, jeżeli oczywiście warunki są takie w domu, ale jeśli nie, to nawet rodzice, jeśli są w domu, to też starają się jak gdyby nie włączać w te lekcje. Tak to wygląda, że rodzice są troszeczkę odciążeni od tego, bo po prostu nauczyciel normalnie lekcje przeprowadza zdalnie. Także myślę, że już jest większe doświadczenie we wszystkich gminach i we wszystkich szkołach, a przedszkola funkcjonują normalnie. A jak pani ocenia, czy już wszystkie dzieci są zaopatrzone w odpowiednie środki do edukacji zdalnej, czy jeszcze macie takie przypadki, gdzie te dzieci borykają się, rodziny, z trudnościami? Znaczy, na chwilę obecną ta ilość laptopów, jaką otrzymaliśmy do nauki zdalnej, z tych kilku tam programów, a jeszcze dodatkowo jeszcze z programów unijnych, w których też braliśmy tam udział, to myślę, że nie słyszałam, nie dotarły do mnie informacje, że gdzieś jest jak gdyby problem z tym, że brakuje takiego sprzętu w domu i rodzice nie mogą, prawda, wypożyczyć.
w sytuacjach, gdzie jest trudny dostęp do komputera, czy laptopa, czy nie wiem, tableta albo komórki, bo przecież równie dobrze można z komórki brać udział w takich zajęciach, to wtedy oczywiście udzielane jest wsparcie, pomoc. Czasami może być trudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o internet, bo jeżeli nie ma w domu tego internetu, jeśli się takie przypadki zdarzają, to pewnie w tych pojedynczych przypadkach może być sytuacja, że inną formę obierają nauczyciele, a mianowicie taką, że wysyłają materiały i te materiały potem przez dzieci opracowane muszą być rozliczone i sprawdzone przez nauczyciela, czyli odbywa się w trudniejszy sposób. Ten internet, nawet jeżeli jest, to od kilkunastu dni coraz częściej zaczyna być niewydolny. Co chwila słyszymy, a to Gmail, a to YouTube, a to jeszcze tam jakaś inna opcja nie daje rady. I nie tylko w Polsce, ale mówi się w całej Europie, więc też nie wiadomo, czy nie będziemy mieli jakiejś pandemicznej sytuacji internetowej. Zgadza się. Moja córka też stwierdziła, że miała jakąś bardzo taką dużą granicę tego internetu i nigdy nie wykorzystano, a tu się okazało przy tym, jak pracują zdalnie rodzice i jeszcze dzieci mają lekcje, to się okazało, że po dwóch tygodniach trzeba było szybko zwiększyć jeszcze, bo w zasadzie bez ograniczeń trzeba mieć ten internet, jeżeli wszyscy przechodzimy na tą pracę zdalną, zarówno szkoły, jak i często rodzice. Wśród tych niepokojów, jakie się pojawiały na początku roku, wiele miejsca samorządy poświęcały gospodarce odpadami. To jest taki temat, który pewnie też nieprędko zyska właściwy wymiar i jak sobie ząbki poradziły z tym problemem, czy sobie już poradziliście, czy jeszcze ciągle szukacie rozwiązania? Pani redaktor, szanowni państwo, jest to trudny oczywiście problem dla wszystkich samorządów, natomiast miasto Ząbki, począwszy od samego początku, poza tą pierwszą taką zmianą, podwyżką, jaka była na początku, u nas jest to opłata od gospodarstwa domowego, czyli nie od osoby, a od całej rodziny. Na początku było to jeszcze przed tymi wszystkimi podwyżkami 36 zł od gospodarstwa domowego. To drastycznie skoczyło na 68 zł od gospodarstwa domowego. Było to wyjątkowo obciążające, zwłaszcza dla rodzin jednoosobowych. Dlatego też podjęta została decyzja, że gospodarstwo jednoosobowe 45 zł, wieloosobowe, czyli 2, 3, 4, 5, 70 zł. Przy gospodarstwach czteroosobowych, czyli takich klasycznych 2 plus 2, dwoje rodziców, dwoje dzieci, wychodzi to stawka na jedną osobę 17,50. Przy rodzinach wielodzietnych jeszcze ta stawka jest mniejsza. Nam udało się, ponieważ tak jak już kiedyś rozmawiałyśmy, jesteśmy dosyć takim intratną gminą dla firm, które zajmują się gospodarką odpadami, bo mamy niewielki zasięg terytorialny, tylko 11 km kwadratowych, a mieszkańców pokaźna liczba. Nam się udaje tą stawkę zachować, czyli nie będzie podwyżki po przetargu. Jesteśmy obecni, w przyszłym roku będzie utrzymanie tej stawki. Czyli tak naprawdę poza tą pierwszą podwyżką, a później obniżką, nadal jeżeli pozostaniemy przy tym systemie, jeżeli tak Rada zdecyduje, to nie ma żadnej podwyżki, tylko jest to gospodarstwo jednoosobowe 45, a wieloosobowe 2, 3, 4, 5 i więcej 70 zł. Więc myślę, że patrząc na inne gminy, mamy tą sytuację o tyle korzystną, że już mówię, czteroosobowa rodzina, 17,50, jeden członek rodziny opłata za gospodarkę śmieciową. Myśląc o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, zastanawiałam się, co by pani odpowiedziała na takie pytanie, po co doświadczonemu dyrektorowi z unormowaną pozycją zawodową
takie duże wyzwanie jak bycie burmistrzem, no, ząbek miasta, które boryka się z wieloma problemami, jest blisko Warszawy, więc jest trudne do ogarnięcia i pod względem zaspokojenia jakieś potrzeby kulturalne i inne, bo w zasadzie mieszkańcy mają wszystko na wyciągnięcie ręki tuż za Miedzą. Czy umiałaby Pani już po tych 2 latach powiedzieć, po co Pani to było? Myślę, że tak. Jest to, Pani redaktor, myślę, że wielka szansa, bo jeżeli są tak duże możliwości, urzędnicy, którzy pracują w naszym urzędzie, to naprawdę ludzie oddani swojej pracy. Kierownicy, którzy kierują tymi referatami, są bardzo tej pracy oddani i w związku z powyższym łatwo, bym powiedziała, kieruje się takim urzędem. Jest ciepła atmosfera rodzinna, tak to mogę określić naprawdę, i ludzie mocno się przykładają do pracy. Można góry przenosić i to widać chociażby po tych pozyskanych środkach, tak? Po takiej ilości pozyskanych środków, kiedy udało nam się za 50 milionów wybudować szkołę z przedszkolem, z halą sportową, taką dużą ilość dróg, zieleń, pozyskane środki na zieleń miejską, ponad 8,5 miliona. Dodatkowo parkingi, ścieżki rowerowe. To wszystko to oczywiście jest ogrom pracy też urzędników, którzy piszą wnioski i później muszą rozliczyć te wszystkie wnioski, tak, że wszystkie referaty w to są mocno zaangażowane. Natomiast dla burmistrza oczywiście jest to też olbrzymie wyzwanie, żeby wykorzystać swoje 5 minut i zrobić dla miasta, które się kocha, najwięcej, jak to tylko jest możliwe. I taka jest jak gdyby moja idea. Człowiek się całe życie rozwija. Owszem, 16 lat sprawowania funkcji dyrektora szkoły to szmat czasu, ale z perspektywy tego okresu, tych 2,5 lat, nic bym nie zmieniła. Pomimo, że wiadomo, że bywa różnie, że narażamy się na różne niezadowolenia ze strony mieszkańców, bo każdy z nas chciałby mieć wszystko blisko siebie i wszystko, prawda, już na tip-top, tak, wszystko. I to jest oczywiste, ale ja widzę, jak miasto się rozwija, jak pięknieje, jak coraz więcej jest możliwości w naszym mieście i myślę, że to daje olbrzymią satysfakcję. Nic bym nie zmieniła. Na pewno gdybym miała jeszcze raz taką decyzję podjąć, to bym taką samą decyzję podjęła. Pytam trochę o to, ponieważ za chwilkę będzie pół metek kadencji. Zaczną się po wakacjach prawdopodobnie przymiarki już w niektórych środowiskach do kolejnych wyborów, takie już poważniejsze. I w naszej samorządowej rzeczywistości jest tak, że od burmistrza, kandydata na burmistrza nie wymagane jest żadne wykształcenie. I teraz jakby pani to podsumowała? Natomiast od jego zastępców, a i owszem, tak? Od urzędników i tak dalej, i tak dalej. Czy coś powinniśmy zmieniać w tym naszym prawodawstwie, czy to dobrze, że taki mamy układ? Znaczy ja myślę, że nie dotyczy to tylko samorządowców, nie dotyczy to tylko wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, ale dotyczy to również chociażby, nie wiem, prezydenta, tak? Też nie jest żeby zostać prezydentem w państwie, żeby w Polsce zostać prezydentem. Więc pytanie, czy to jest dobre, czy niedobre, myślę, że każdy może mieć swoją szansę i to na pewno jest ten plus, że może każdy mieć swoją szansę, bo jeżeli jest człowiekiem mądrym, rozsądnym, doświadczonym, to nawet jeśli w jakiejś dziedzinie będzie miał niedociągnięcia, to ma urzędników po to też, żeby ci urzędnicy swoją wiedzę merytoryczną, fachową przekazywali i pewnych kwestii pilnowali. Oczywiście najwspanialszą sytuacją jest wtedy, kiedy człowiek, który zostaje
obdarzony taką funkcją, ma nie tylko wykształcenie, ale i dużo kultury osobistej, bo trzeba dużo pokory i myślę kultury osobistej, żeby współpracować z ludźmi i dla dobra mieszkańców. I to chyba nie wykształcenie tu jest jakimś tam, jakąś barierą, tylko patrzenie w ogóle na rzeczywistość, a wykształcenie niewątpliwie jest pomocne. Jakby pani podsumowała te dwa lata, które minęły? Co pani uważa za największe osiągnięcie tego samorządu przez te dwa lata? Ja myślę, że największym naszym osiągnięciem przez te dwa lata jest to, że wybudowaliśmy kompleks oświatowy, bo to największa inwestycja w mieście, tak naprawdę od początku samorządu w Polsce. Jeszcze takiej inwestycji za 50 milionów nie było. Wybudowany był basen, trybuna i to nie były może troszeczkę wcześniejsze czasy, ale to były kwestie mniejszych środków, nawet znacznie mniejszych niż jednocześnie wybudowanie potężnej szkoły, całkowicie nowoczesnej, wyposażonej już do końca, czyli każda sala z tablicą interaktywną, komputerami, rzutnikami, z całym możliwym sprzętem, z całym wyposażeniem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, z boiskami, z bieżniami, z placami zabaw, po prostu z całą infrastrukturą. To myślę, że to jest olbrzymie osiągnięcie, że udało się wybudować jednocześnie właśnie szkołę, przedszkole i halę sportową, największą w mieście, pełnowymiarową, gdzie mogą się odbywać rozgrywki i ogólnopolskie, i międzynarodowe. No i oczywiście też inne inwestycje drogowe, tak? Tak, dynamiczny rozwój inwestycji drogowych, dynamiczny rozwój, dwa parkingi, Parku i Jedź, parking podziemny, parking naziemny, zieleń, której nigdy nie było w mieście w takiej ilości, to co zostało nasadzone, kilka placów zabaw, będą powstawały kolejne elementy małej architektury, place zabaw. Myślę, że te inwestycje to taki największy sukces. Nasz czas na dziś powoli dobiega końca. Spotykamy się, tak jak widać po scenografii, zarówno za panią burmistrz, jak i za mną, pani burmistrz Choinka, Gwiazda Betlejemska, Unia Anioły. Cały zastęp się tutaj pojawił. Chcielibyśmy pewnie złożyć życzenia zarówno mieszkańcom Ząbek, jak i swoim bliskim, prawda, z którymi się w tym roku być może nie uda nam spotkać. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę Państwu złożyć gorące życzenia, przede wszystkim zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. Żeby te święta przyniosły ukojenie, spokój, żebyście Państwo mogli spotkać się z najbliższymi. Może nie będzie to możliwe w szerszym gronie, ale ta najbliższa naszemu sercu rodzina znajdzie się przy naszym stole. Żeby ten przyszły rok, proszę Państwa, był dla nas wszystkich rokiem dobrym, żebyśmy wszyscy mogli pozytywnie patrzeć w przyszłość, żebyśmy zwalczyli może tą epidemię, to wtedy wszyscy będziemy mieli więcej takiego natchnienia do działania i do tego, że przyszłość będzie piękna. Tego wszystkiego życzę Państwu z całego serca. Ja również się przyłączam do życzeń. Życzę Państwu spokojnych świąt. Życzę, żebyście znaleźli swoje przesłanie na następny rok, tak jak pani burmistrz znalazła sobie swój nowy sposób na rozwój i z dyrektora szkoły została, myślę, że dobrym burmistrzem Ząbek. Każdy z nas, jeżeli znajdzie to swoje powołanie i taki nowy cel w życiu, to troszeczkę lepiej znosi wszystkie obostrzenia, obciążenia. Tego Państwu również życzę. Przypomnę jeszcze na zakończenie, że dziś naszym gościem była pani Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego życzę.